zabawy. Mecz bardzo fajny, naprawdę na wysokim poziomie, no i kapitalna publiczność. Nieustającej energii życzy Fogo, polski producent agregatów prądotwórczych do pracy ciągłej i rezerwowej. www.fogo.pl. Już teraz zapraszam Was na świąteczne wydanie kulis Extra Time. Poproszę, przy okazji meczu Wemet Kamienica Królewska z Piastem Gliwice sprawdzimy, jak Wielkanoc obchodzą zawodnicy. Na pewno spędzamy je wspólnie z rodziną, zjeżdżają się bliscy, jakieś wspólne śniadanie, później jakiś spacer. Śniadanie Wielkanoc to na pewno. W tym roku go nie będzie, bo będę w Gliwicach, a nie u siebie w Żegocinie. Później mamy rodzinny obiad, no i spędzamy czas razem. Słyszałam, że w tym roku święta z kolegami raczej, czy nie? Tak. Z kolegami, bo z Portugalii i z Brazylii. Właśnie, to jak one będą wyglądały? Już coś wiesz? O, coś im opowiem o polskich zwyczajach. Jakie są tradycyjne potrawy w Twoim domu? No na pewno różne rodzaje jajek, różne sałatki, takie sprawy, na pewno też żurek, biała kiełbaska. Te dania. Tak jak w całej Polsce, żurek, biała kiełbasa i tyle. Zauważyliśmy jedną rzecz. Chodzi o marynarkę, bo na początku meczu trener zaczyna z tą marynarką, ale potem chyba pod wpływem emocji już tylko w koszuli trener występuje. Jak to jest? No właśnie nigdy nie wiem, zawsze gdzieś mi ta marynarka znika w trakcie meczu albo przy większości meczów i później szukam po meczu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy gorącem, czy emocjami. Ciężko mi powiedzieć. Często nawet nie wyłapuję momentu, w którym się jej pozbywam. Na pewno. Czyli rozumiem, że dzisiaj absolutnie cały mecz będziemy Ciebie słyszeć. Tak, na pewno. To tam nie ma żadnego odpuszczania, będziecie przez cały mecz mnie słyszeć. I no, miłej zabawy życzę. Każda akcja, nie ty, tylko my. Mecz bardzo fajny, naprawdę na wysokim poziomie, no i kapitalna publiczność, komplet publiczności cały czas dopingującej, nie zrażającej się wynikiem. No myślę, że w futsalu wszystko jest możliwe, to jest tak szybka gra, że w ciągu kilku minut można odwrócić losy meczu. Chociaż trzeba przyznać, że zespół Piasta Gliwice jest doskonale wyszkolony technicznie, mają wyćwiczone akcje na pamięć, świetni zawodnicy i trudno jest z nimi grać, bo to jest czołowa drużyna polska, natomiast zespół z Kamienicy Królewskiej bardzo mi się podoba, bo jest niesłychanie ambitny, nie zrażają się i naprawdę też spore umiejętności, a przede wszystkim determinacja, ambicja i zasługują na takich kibiców, którzy niezależnie od wyniku są ze swoim zespołem.